Witam, witam, stary, starszy. Kolejny odcinek. Tym razem trafiłem na ryneczku taki zasilacz. No, wziąłem go, bo ten znak mnie do tego nakłonił, ale to jest polski zasilacz. Teraz już takich zasilaczy nie ma, nie robią. Nitra Zatra to mi się wydaje, że to produkcja skierniewicka. Tak mi się coś kojarzy. No jest solidnie, to jest solidne jedyne wykonanie. To jakiś masaż, czy to bakielit. Albo jakiś plastik, ale widać, że to jest nie jakaś taka wydmuszka, tylko kawał solidnego. Bakielitu, plastiku. No przewód jest ściachnięty. Także nie wiem, czy ten transformator, co tam jest, zbija te napięcia, on jest dobry. I tu jest taka ciekawostka, że tu są tak jakby z wejście. Jeżeli się uzyskuje jakieś napięcie, to tego musiało być jeszcze chyba jakieś sondy. No ja tego nie mam. Ale tutaj to z tym to akurat sobie poradzę. Śrubek. Cztery śrubki, ale to też nie było. No i tutaj jest włącznik. Jest on pewnie włącznik. Ciekawe, i to jest tak. 12 V, 6 V. Tak. Na 220 V. To jest zasilacz ZR. 0,8,2×6/1. Nie wiem, co to jest. Muszę troszeczkę może później zajrzeć w internet, to dowiem się o tym więcej. Nie jestem jakimś znawcą. Ostrzeżenie. Uwaga przed zdjęciem pokrywy. Zasilacz odłączyć od sieci. Znaczek Unity, Unitra Zatra. No i to jest włącznik. O. Telpot, oczywiście polska produkcja Telpot. On pełni służy do włączania, czyli jest tak. O. Pełni funkcję włącznika i potencjometru. Bo teraz tak, nie wiem, czy ja będę mógł sobie ustawiać napięcia od między wartościami. Jeżeli tak, to by było git. To by było bardzo fajnie, ale czy to tak jest? Nie mam pojęcia. Trzeba było to sprawdzić. W środku on się tak prezentuje. No, muszę go rozebrać. Widzę, że tu są dwa gniazda bezpieczników. Nawet bezpieczniki są. Sprawdzić bezpieczniki. Tu jest ten transformatorek. To ja tutaj widzę. A jeszcze jakiś kondensatorek przeciwzakłóceniowy albo coś takiego może być. Bakielitowa płytka. No cóż, no to weźmiemy się za rozkręcanie. Tylko tak. Tutaj odkręcę na dole te cztery, to co mi tu wyjdzie. To jest mocowanie. Widzę przewodu. Ale akurat to mi nie będzie mi przeszkadzać. Tą płytkę wyjąć. Odkręcimy pierw transformatorek. O,
podłączymy transformatorek. On jest fajnie izolowany, bo jeszcze ma dodatkowe takie. Nie, tutaj to się wkręca. Który to może być rok? Nie mam pojęcia. Na pewno nie jest nowa. Ja może dzisiaj go tylko rozkręcę. A złożę go któregoś innego razu. Zrobię dwa odcinki. Transformator mamy odkręcony. A płytka nam nie wychodzi. Czyli jeszcze odkręcimy mocowanie przewodu. Coś poluzować. Coś się tam ruszyło. Nie bardzo. No, powinna iść. Bo tu już jest luźno. Dobra, wykręcę do końca. A to jest wykręcone do końca. Po prostu to chyba równo. Ta strona wychodzi, a ta strona jeszcze nie, no nic. Przewód trzyma. Wciągniemy go trochę. Tego i tak trzeba będzie wymienić. A i teraz może. Nie. Powinno wyjść. Przewód go już tutaj nie trzyma. Po prostu ciasno siedzi. No to i tak, no może na tych, no ale to i tak. No dobra, zobaczymy. No tutaj mi to mi nic nie da, jak odkręcę. Ta strona wychodzi, ta strona nie wychodzi. Panie.
No, takich rzeczy to trzeba cierpliwości. Może być tak, że niczego nie powinno tutaj nic trzymać. No ale cóż, może... Odkręcimy jeszcze. Widzę, że ta strona chce wyjść. Musi wyjść równo, bo to jest płytka wciśnięta na wcisk po prostu. Jeden koniec jak wychodzi. Wszystko równiutko wyjść. Przepraszam za małe nieporozumienia, ale tak to. O, właśnie. To 3 razy sztuka. Z tym statywem. Tutaj też widzę, że luty przeszkadzały, bo są grubo, jest grubo polutowane i dlatego tak to wychodzi. Sygnał do bezpiecznika. No ale wychodzi. Najważniejsze. I wygraliśmy, jesteśmy. Płytka drukowana. Za dużo tutaj nie ma na tej płytce, bo być nie powinno. Ten kondensatorek. Oporniki jeszcze widzę. Kondensator 1600 pikofaradów, to jest chyba czy nano Elwa. No i jakieś oporniki. Dobra. By należało, mam jeszcze może. Tu jeszcze jest. Odkręcić te zaciski. Odkręcić albo odlutować. Może, żeby nie pomylić, czy to ma znaczenie. No to znaczenia to nie ma, bo to jest przecież tak, czy to plus, czy to minus, to nie ma znaczenia. Znaczenie będzie to miało przy transformatorze. No.
jest ten, tak, dobrze. No i ten kawałek przewodu, który jest uciechany, trzeba odlutować. Tak to wygląda. Że ja tutaj sobie włączę tą lutownicę. Niech się nagrzeje. Okazało się, że to jest z października, przynajmniej ten transformatorek jest z października 82 roku. No, proszę. Czyli coś się wyjaśniło. 82 rok. Płytka drukowana. No, nie wiem, czy ten kondensatorek, tego kondensatorka nie trzeba będzie wymienić. 1000 to nie 100, tylko 1000 nanofaradów, pikofarad, nie, nano. Nie, ja się nie znam, także mówię od razu, że na tych wartościach, ale to można wymienić. Minus, a to jest, to trzeba wiedzieć, jak się wymienia, która nóżka jest minus, ta jest minus, tak, ta jest plus, a tu jest to oznaczenie, te strzałeczki. Nieraz można pomylić, może kondensatorek by był, to wiem. Ten transformator dobrze wygląda. No ale jak go nie sprawdzę, to nie będę wiedział, tak? Dobrze. Dobra, pierwszy odlutuję. Ciężki jest pierwszy, widzę. Mi ciężko. Pierwszy jest. Dzięki. Sekundę. Jeszcze miałem tylko jeszcze ten przewód odizolować. Mam taką pistoletową tą lutownicę, ale ona jest troszeczkę
bardzo grzeje. Ta jest taka. No, do takich rzeczy jest lepsza. Takich małych. Dobra, no to mamy. To jest pierwszy. No ale to bez znaczenia jest, czy ja to pierwsze, czy to będzie drugie. Tylko że zwróćcie uwagę na przewody. Jeden jest, to jest oryginalne wszystko to. Jeden przewód jest grubszy, drugi jest cięższy. Zdejmiemy może to na. Nasadkę i odkręcimy tą blaszkę. Blachę umyjemy. Tylko czym my ją odkręcimy? Mam tu takie małe zegary mistrzowskie. Za małe są, ale może by mnie porysować, bo to szkoda. Te są za małe. A większych chyba tutaj nie będę miał. Mam takie, ale o. Takimi może. O, pójdzie takimi. O. Dobra. I jeszcze podkładka jest tak. Czyli tak. Szybki. No to jest ten cały układ. Co jeszcze mogę sprawdzić? No bezpieczniki sprawdzę. To plus i minus to przecież obojętnie, bo to z sieci. Nie ma żadnej diody, która by. Ale to można chyba samemu sobie jakoś tam wstawić. Nie ma żadnej diody, co by pokazała, że. Jest włączone urządzenie. Luty chyba są w miarę. No dobra, sprawdzimy bezpieczniki. To jest jedno gniazdo. Bezpiecznik, czyli jeden bezpiecznik. Jest to odizolowane od, żeby żadnego zwarcia nie było. I tu jest z tej strony, z jednej strony transformatora i tu jest drugi bezpiecznik. O. Teraz sprawdzę w ogóle. Wyższy 50, ale... Nie wiem ile mało.
miliamper, ale ile? 16, niemożliwe. No ten, może tu będzie lepiej. Jeden amper, ten ma jeden amper. Tak. Dobra, zobaczymy, czy one są dobre. Jeden jest dobry. I ten drugi też. Także może być jeszcze ten transformatorek. By trzeba było podłączyć i sprawdzić, tak? Czy jest dobry. Czy on ma wejście? Zaraz tutaj, zaraz zobaczymy. Tu jest plus, tak? Czyli tu ma. To jest mostkowane. Tak. Czyli tutaj idzie zasilanie do transformatora. A z tej mańki, no, a z tej strony wychodzi napięcie stałe. Mniej więcej oczyścić trochę. No to co, no to na dzisiaj zrobimy koniec. Ja to sprawdzę. No i złożymy i zrobimy pomiar jakiś. Jeżeli będzie dobre, to fajnie. To się może uratuje taki zasilacz. No tą płytkę wymyję. Tutaj jest jakiś klej albo coś, ale to. Ale napisy są czytelne. Znaczek Unitry. Adeni Poland, Skierniewice. Także trzymajcie się, stare starsze, pozdrawiam. No i zrobię kolejny jakiś odcinek o tym zasilaczu.